Witajcie kochani, witamy Was. Witamy. Dzisiaj w tym naszym vlogu opowiemy Wam trochę o naszym samochodzie. Wiemy, że wielu z Was się zastanawia, taki mały, czy to w ogóle się opłaca, czy jest wygodny, czy fajnie się nim jeździ, czy jest ekonomiczny. Myślę, że dzisiaj będziemy mogli odpowiedzieć Wam na to pytanie. O czym mniej więcej powiemy w tym odcinku? Powiemy, jak się nim jeździ, jak jest spalanie. To jest Fiat 500 w wersji Dolce Vita w hybrydzie. Także tutaj też taka niespodzianka, że to jest taki mały samochód i w hybrydzie. Zobaczymy, no, pokażemy Wam i opowiemy o naszych wrażeniach. Właściwie przejechaliśmy już tym samochodem prawie 6 tysięcy, z tego 4,5 tysiąca w drodze do Chorwacji, z Chorwacji i po Chorwacji. Także ten samochodzik już troszeczkę przeszedł i na autostradach, i po górkach. Także no, pokażemy Wam, jak to jest nasza przygoda z Fiatem 500. Zapraszamy! Marek Wam powiedział, że jest to hybryda, ale oczywiście jest to tak zwana miękka hybryda. To znaczy, że ten samochód ma dwa akumulatory, jeden normalny, a drugi litowy, który jest pod siedzeniem. Zaraz Wam go pokażemy. I on się ładuje dodatkowo w trakcie jazdy. Dzięki temu ta energia pozyskiwana z tego akumulatora litowego jest wykorzystywana do samochodu, czyli na przykład do klimatyzacji, radia. Również ma wpływ na spalanie. A Marek, powiedz, kiedy w ogóle odzyskuje się tą energię? To jest taki akumulator tak zwany wspomagający, także to nie jest elektryk. Jakby ten samochód nie jeździ jakby na energii elektrycznej, tylko tak jak Marta wspomniała, właśnie jest do wspomagania. Przede wszystkim też wspomaga przy rozruchu z tego samochodu, bo wtedy najwięcej jakby prądu pobiera każdy samochód. No i... Ale kiedy się ładuje? Kiedy się ładuje? No, odzyskuje tą energię przy na przykład przy hamowaniu, czy przy tak zwanym biegu jałowym. Ale to Wam wszystko pokażemy. Są fajne grafiki. Są fajne grafiki na konsoli, także każdy kierowca wie, kiedy on się ładuje, a kiedy oddaje tą energię. Przede wszystkim, słuchajcie, jak dojeżdżacie do świateł, robicie bieg jałowy i on wtedy już sam się przełącza jakby. Jest ta wersja start-stop i wtedy już też zaczyna się ładować. On w ogóle, jeżeli włączamy i jedziemy mniej niż 30 km na godzinę, to on jakby jedzie jak już elektryk, czyli ten główny silnik się wyłącza i dojeżdżamy na przykład do świateł, jeżeli jest poniżej 30 km na godzinę, tak jak elektryk. Ale na biegu jałowym. Na biegu jałowym. A tak. Doładowuje się, słuchajcie, wtedy, kiedy tak, hamujemy silnikiem, to już się doładowuje. Kiedy jeszcze, Marek, się doładowuje no, ten litowy? Przy hamowaniu, tak jak wcześniej wspomniałem, to przy hamowaniu również, nie? Także on wtedy odzyskuje tą energię i wtedy przy tych takich manewrach, gdzie ta energia jest bardzo mocno potrzebna, wtedy ta energia jest wykorzystywana właśnie z tego dodatkowego akumulatora, który jest pod siedzeniem pasażera i zaraz go pokażemy. Pokażemy, gdzie jest ten akumulator. Ten akumulator znajduje się tutaj, ja źle powiedziałem, że jest pod siedzeniem pasażera, tylko pod siedzeniem kierowcy. Jest tu, w tym miejscu. Tu go widać. O, z tą żółtą naklejką to jest ten akumulator. Dobrze, okej. Okay. A powiesz coś o wnętrzu? Tak, jeżeli chodzi o wnętrze, to jest przepiękne. My przede wszystkim też kupowaliśmy ten, my powiemy dlaczego kupiliśmy ten samochód, ale też kierowaliśmy się tym, że tym właśnie takim włoskim designem, no, uważamy, że chyba to jest najpiękniejszy samochód w tej chwili na rynku, który się znajduje. Zresztą zobaczcie sami. Biała kierownica w skórze, białe siedzenia, czarno-białe. To jest taka ekoskóra. Dobrze, Marek, teraz pokaż, jak się wsiada, bo wiele osób mówi, że o, to nie jest auto dla mężczyzny, bo jest za malutkie. Pokaż, ile ty masz miejsca, jak wsiądziesz. Ja mam 1,80 m wzrostu, także dla pasażera, dla takiego mężczyzny, który ma 1,80 m wzrostu, ten samochód jest, uważam, wystarczający.
Można, jest regulacja kierownicy, co prawda tylko góra-dół, ale uważam, że to jest wystarczające. Jeżeli chodzi o siedzenie, są bardzo, bardzo wygodne. Są regulowane, kierowcy jest regulowane w dwóch poziomach, góra-dół i oczywiście tutaj oparcie. A weź tak do końca zupełnie, jakby pokaż, czy jesteś już na samym końcu? Nie, ach, czyli jeszcze zobaczcie. I zobaczcie, ile Marek ma miejsca jeszcze do nóg, oczywiście, tam do pedału. Oczywiście jest to kosztem oczywiście kanapy tylnie, bo tam już w tej chwili, jeżeli ja odsunę zupełnie do końca, no to tam, no umówmy się, to jest samochód klasy miejskiej, także klasy A, także no z tyłu. Dobra, to teraz wysiądź i przesuń troszeczkę fotel i wsiądź też do tyłu, bo chcemy pokazać, ile mniej więcej jest miejsca. Nie jest, słuchajcie, tak strasznie ciasno, ale też nie ma olbrzymiego miejsca do tego. Dobra. Okej. Okay. Aha, teraz czekaj. Jak to wygląda? Czekajcie, zrobię na drugą stronę i pokażę Wam po prostu, ile Marek ma miejsca na nogi. O. Widzicie, to jest takie średnie ustawienie tego fotela przedniego. Tak. Wiecie, nie oszukujmy się, ten samochód to nie jest samochód na jakieś dłuższe trasy 4 osoby. Znaczy, takie do 100 km myślę, że nie ma problemu i każdy ten tył, ten pasażer, tu siedzi z tyłu, myślę, że nie będzie miał problemu. Natomiast na takiej Chorwacji po 1500 to we czwórkę to raczej nie, ale 2 osoby to jest po prostu idealny samochód. Widzicie, teraz mamy tak, że moc widać, a zaraz będzie, jak puścimy gaz, to będzie się, o, widzicie teraz zielone, to doładowuje się silnik w tej chwili. Czyli po prostu hamujemy silnikiem w tej chwili. To teraz jest doładowanie tego akumulatora właśnie tego wspomagającego. To jest wyświetlacz LCD naszego Fiacika. Teraz Wam pokażę, jakie funkcje można wyświetlić na tym wyświetlaczu. Tu jest takie podstawowe menu, czyli zużycie średnie paliwa, prędkość średnia. Teraz zrobimy dalej. To jest odległość przejechana, czas podróży, przyrost energii w kilowatogodzinach, ile jest załadowane do tego akumulatora, tego wspomagającego. No to już jest tryb B. To właśnie tak samo jest, to jest to samo, co było w tym trybie A. I to jest ta grafika przepływu energii. Tutaj zielony kolor symbolizuje ten prostokącik, to jest właśnie ten akumulator wspomagający. Teraz mamy odpalony silnik, więc na postoju, więc ta energia idzie bezpośrednio z silnika spalinowego. Potem co tam jeszcze mamy dalej? A to jest przyrost mocy i ładowanie. Też taka grafika, która pokazuje, jakby jak wygląda sytuacja w tym akumulatorze wspomagającym. Dalej mamy tutaj kontrolę ciśnienia po oponach. Wszystko jest w porządku. Nawigację mamy akurat off, ale ten akurat nasz model samochodu, ten egzemplarz ma swoją wgraną nawigację TomToma, którą wykorzystaliśmy właśnie między innymi w Bośni i Hercegowinie, gdzie jak widzieliście na poprzednim odcinku z Mostaru, tam rzeczywiście jest dosyć drogo, jeżeli chodzi o ten internet, więc wykorzystaliśmy tą nawigację tomowską, ale oczywiście też ma Androida, auto, można podłączyć sobie komórkę i CarPlaya. Monitorek dotykowy. Odpalamy, czytuje się, akceptujemy. I tu jest radyjko. Tu jest takie menu, gdzie można przyłączyć na media. Na przykład mamy iPhone'a podłączonego. No jak macie Spotify'a, możecie słuchać. To jest właśnie ta nawigacja TomTomowska. Tak to wygląda. A jeszcze ważna rzecz, słuchajcie, jak ktoś nigdy nie jeździł na tej nawigacji, jak wyszukać adres, bo to bardzo często ludzie nie wiedzą, ci, którzy nigdy nie jeździli na takiej. Na tom tomie wyszukuje się w ten sposób, że klikniemy tutaj w te kropeczki menu i po prostu szukaj.
I w TomTomie jest tak, że trzeba wpisać po prostu konkretny adres, czyli na przykład, nie wiem, Toruń, no coś tutaj mi się złożyło, ale dobra, Toruń, i na przykład ulica Szeroka, i jest, masz ulicę, mamy Szeroką, napisałem Szeroa, ale to nie tak poszukuję Szeroka, i na przykład, nie wiem, dwa, nie znaleziono, bo Szeroa, ja po prostu wymyśliłeś, okej, okay, ale już wiadomo, co zrobić. Tak. A jeszcze jakie są możliwości tutaj tego panelu? Mamy nawigację, co następne? Tutaj jest to, co mamy, to jest takie ogólne menu, czyli możemy sobie zobaczyć, z czego, jakie są źródła tutaj łączności, czy USB, czy Bluetooth. Tutaj ustawienia, zwykły kompas mamy nawet, ustawienia audio, czyli takie zwykłe, podstawowe. Tutaj są funkcje telefonu, tu zwykłe ustawienia. A funkcje telefonu, co daje połączenie z telefonem? No oczywiście jest zestaw głośnomówiący, jest też wyszukiwanie językowe, także nie ma problemu. Czyli możemy wyszukać, do kogo chcemy zadzwonić, i dzwonimy po prostu, tak? Dokładnie. Czy jest też odczytywanie wiadomości? Tak, jest odczytywanie wiadomości, SMS również. Aha, i głośno, po prostu odczytywanie, tak, odczytuje jest. Głośno, tak, rozumiem, tak, tak. Okej, okay. Nie jest wyświetlone. Dobrze, no to fajnie, to dzięki. Co się znajduje pod tym wyświetlaczem głównym, czyli tutaj wspomaganie kierownicy, światła awaryjne, przeciwmgielne, klimatyzacja, i teraz mamy tutaj informacje o temperaturze, a tutaj jakie jest natężenie. Oczywiście szybkie grzanie przedniej szyby, kiedy jest zamrożone, nie trzeba w ogóle skrobać, więc to jest na pewno fajne przy tak małym samochodzie. Poduszka powietrzna, funkcja start-stop, która jest bardzo też pożyteczna w centrum miasta, i oczywiście wewnętrzny obieg. Teraz możecie zobaczyć pojemność bagażnika. Jest dosyć sporo miejsca. Marek, miałbyś jakąś torbę, żeby położyć, tak żeby mniej więcej można było sobie wyobrazić taką torbę na zakupy? Tak. O, fajnie, dzięki. A tak zupełnie z boku, żeby zobaczyć, ile mniej więcej takich toreb... Aha, właśnie, o. Tak mniej więcej widzicie, mamy. Jak próbowaliśmy walizki, to też wchodzą takie albo cztery takie małe, albo dwie takie większe, prawda? I okay. Potem no, można dopchać. Teraz Wam opowiemy trochę o spalaniu. Na pewno jeżeli jeździcie według zaleceń producenta, czyli mając na uwadze tą miękką hybrydę, czyli podjeżdżamy pod światła, wcześniej już zwalniamy, mamy jałowy bieg, i jeżeli jedziecie mniej niż 30 km na godzinę, on już jedzie jako elektryk. Jeżeli pamiętacie, żeby hamować silnikiem, dzięki czemu ten akumulator litowy się doładowuje, to nasz najlepszy wynik to był 3,7 litra na 100 km, prawda? Tak. To jest też nasz najlepszy. Natomiast wiecie, jak jeździcie, albo my jeździmy autostradami, gdzie jeździmy maksymalnie, czyli 140 w Polsce, no to wtedy to spalanie średnie jest, ile, Marek, pamiętasz? 5,3, 5,4 do końca, tak, wyszło. Tak, i to wtedy już jeździmy normalnie, jakby, wiecie, normalnie gazujemy. Więc to jest na pewno ten clue, ten cały sekret, dlaczego one tak mało spalają. No, ale też musicie pamiętać, że jeżeli jedziemy bardzo szybko tym samochodem, to niestety, ale jest dosyć głośny już. Przy tych 140 to no, na pewno nie ma wyciszonego wnętrza. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że to jednak jest samochód miejski, przede wszystkim stworzony do miasta, ale nam się sprawdził również właśnie na trasach, nie? Także, ale głośne rzeczywiście, tak już powyżej 120-130 to już jest słychać, że jest to samochód, no nie jest to samochód na jakieś tam autostradowe przebiegi. Słuchajcie, stoimy teraz przed zamkiem Bierzgłowskim. Oczywiście zrobimy kiedyś osobny odcinek, jak może będzie bardziej wiosennie, ale chcemy się z Wami podzielić takimi swoimi przemyśleniami.
życiowymi. To znaczy, w sumie wam wytłumaczyć, dlaczego kupiliśmy tego Fiata 500 i jak to się w ogóle stało, bo na początku, przed tym Fiatem, mieliśmy Forda Kugę i to był SUV. Więc niektórzy tak patrzą na nas, dlaczego my takie coś robiliśmy, że dwie klasy niżej, dwie klasy, dobrze mówię? No nawet więcej niż dwie klasy niżej. No właśnie, kupili sobie Fiata 500, o co chodzi? No my doszliśmy do takiego momentu w życiu, gdzie już mamy dorosłe dzieci i już wiemy, czego chcemy od życia tak naprawdę, co najbardziej się dla nas liczy. Taka swoista wolność, a wszyscy wiecie, że były takie czasy z paliwem, gdzie były już bardzo wysoko cena paliwa, pewnie jeszcze będzie trochę wyższa. No i oczywiście zawsze każdy, kto, no myślę, że każdy teraz myśli o pieniądzach i je liczy, bo to jest normalne. Jak mamy inflację, to każdy chce oszczędzić. Więc bardzo często już dochodziły do głosu takie myśli, ojejku, nie, bo to będzie bardzo dużo pieniędzy. Stwierdziliśmy, że jeżeli niepotrzebny nam taki duży samochód, prawda, to może w takim układzie samochód, który jest bardziej ekonomiczny, a jednocześnie, który zawsze nam się podobał, prawda? Tak, dokładnie. Także kupiliśmy Fiata 500, jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, po prostu nie potrzebujemy takiego dużego samochodu. No, na mnie i dla Marty wystarczy taki mały samochodzik. A samochód spełnia nasze oczekiwania i jest naprawdę super i bardzo polecamy ten model auta. Tak, i no myślę, że też warto czasami się zastanowić, czy jakby warto trzymać coś, co generuje dodatkowe wydatki, bo wiadomo, duży samochód, na przykład no, ten nam spala, Fiat 500 nam spala dwa razy tyle, ile nam spalał Ford Kuga, więc to już jest połowę tego. Ale też, wiecie, opłaty i czasami wydaje nam się, że po prostu jesteśmy jakby w takim momencie, że jakby pracujemy na coś, na co tak naprawdę, co nie jest aż takie ważne. Więc myślę, że to też było właśnie tym motorem tej decyzji. Dokładnie.